zgłosiło się do udziału w ten kwietniowy weekend, aby rywalizować na pływalni Wodna Nuta w kolejnej edycji zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski w pływaniu. Witamy komisję sędziowską, która pracy tutaj miała wczoraj co niemiara, dzisiaj na szczęście troszkę mniej. A komisji sędziowskiej przewodniczą oczywiście sędziowie główni. Sędzią głównym konkurencji żeńskich jest pani Mirosława Legutko, sędzia klasy międzynarodowej z Krakowa. Sędzią głównym konkurencji męskich jest pan Kazimierz Dępniak, zasłużony sędzia związkowy. Sędziowie starterzy to sędzią starterem numer 1 jest pan Jakub Krzywda, sędzia klasy związkowej. Sędzią starterem numer 2 pan Grzegorz Karcz, sędzia klasy związkowej. Sędzia główny dał znak, że możemy zaczynać. Przed nami sporo dzisiaj wyścigów, sporo emocji, no i liczymy na jeszcze lepszą formę niż w dniu wczorajszym wszystkich zawodników. A za moment już pierwszy, najmocniejszy wyścig 200 metrów stylem dowolnym pań. A w tym wyścigu zmierzą się następujące zawodniczki na torze 0. Kamila Andrzejewska, AZS UMC z Lublin. Tor pierwszy to Olga Szczotka, Juwenia Wrocław. Na drugim torze pływa Paula Żukowska, AZS AWF Katowice. Tor trzeci to Dominika Kosakowska, AZS AWF Katowice. Tor czwarty Joanna Cieślak, Warta Poznań. Na piątym torze Aleksandra Knop, UKS 190 Łódź. Tor szósty to Zoe Gawrońska z MKP Szczecin. Na torze siódmym Julia Klonowska, G8 Bielany Warszawa. Tor ósmy to Paulina Piechota, UKS 190 Łódź. I na torze dziewiątym Julia Adamczyk, AZS UMC z Lublin. No i popatrzmy na ciekawą rywalizację dziewcząt na 200 metrów stylem dowolnym. Faworytki jak zwykle płyną na torach środkowych. Tor trzeci, czwarty, piąty, Kosakowska, Cieślak, Knop. No ale tutaj mamy też Paulę Żukowską na torze drugim, która wczoraj zwyciężyła 200, 400 zmiennym. No i zawodniczka ZSU AWF-u Katowice, myślę, że także zaliczana jest tutaj do grona faworytek. A na razie chyba minimalnie Aleksandra Knop na torze piątym, 28,65 rozpoczyna. Knop na torze piątym, Kosakowska na torze trzecim, między nimi Joanna Cieślak legitymująca się tutaj najlepszym rezultatem. Ale Aleksandra Knop zaczyna tutaj bardzo mocno. No i widzimy, że uzyskuje dużą przewagę na pierwszych 100 metrach młoda zawodniczka UKS-u 190 Łódź. Bardzo mocne rozpoczęcie Aleksandry Knop. Na poziomie 59,79, druga jest Kosakowska, minuta 1,57. O i patrzmy na drugie 100 metrów, Aleksandra Knop 1,5 sekundy i 0,8 przewagi, no i teraz ruszyły bardziej doświadczone zawodniczki do walki, przyspiesza Kosakowska na torze trzecim, także Żukowska na torze drugim, powoli zbliżają się do Łodzianki, no ale ciągle Łodzianka z przewagą tutaj będzie po 150 metrze. Aleksandra Knop, trzecie 50 metrów, 32,2. Kosakowska szybciej, 31,51. No i to chyba tylko Dominika Kosakowska będzie w stanie tutaj jeszcze powalczyć o zwycięstwo z Aleksandrą Knop. Mocne rozpoczęcie Knop i teraz przyspiesza Dominika Kosakowska, zawodniczka AZS-u Katowice, trenująca od niedawna w Szkole Mistrzostwa w Oświęcimiu. Knop, Kosakowska i Cieślak finiszuje na ostatnich metrach, ale Aleksandra Knop chyba tutaj obroni to prowadzenie, chociaż jeszcze Dominika Kosakowska do ostatnich metrów, ale Knop wygrywa 2,3,71, Kosakowska jest druga, 2,4 równej, 2,4,38, Joanna Cieślak jako trzecia dotyka tablicy. Zawodniczka Warty Poznań, ciekawy pojedynek na początek niedzielnych zmagania, przed nami seria druga.
A tutaj Rutkowska, Samuła, Klimek, Kołodziej, Osiniak, Węgrzynowska, Czarnecka, Zarębik, Baryła i Skibiak. Wiktoria Samuła, 38 setnych, rozpoczyna. Ale teraz stawka się nam już tutaj wyrównuje. Tor czwarty, bo Osiniak, Węgrzynowska na torze piątym, Kołodziej na trzecim, Klimek na drugim. Samuła na torze pierwszym, zbliżają się dziewczęta do półmetka minimalnie. Chyba tor pierwszy i tor drugi, a więc Klimek, Samuła, chociaż również Osiniak podobnie. 1:03:33, Osiniak rozpoczyna najszybciej. Trzecie 50 metrów, a po trzecie 50 nadal Wiktoria Samuła. 1:36:60. No i popatrzmy na ostatnie 50 metrów finiszowe. Tor czwarty chyba teraz dochodzi do głosu. Ewa Osiniak, faworytka tego wyścigu, Marta Klimek na torze drugim. Ostatnie 10 metrów pozostało dziewczętom do zakończenia, ale ciągle Samuła i Klimek, tor pierwszy i drugi. Ostatnie finiszowe metry, Marta Klimek, Wiktoria Samuła, 2:08:88. Wiktoria Samuła, 0,02 wolniej, Marta Klimek i Klaudia Skibiak, jeszcze poniżej 2:10. A rozpoczęliśmy serię trzecią. Zofia Kwiatkowska, Wiktoria Musioł, Karolina Piechota, Natalia Skipczak, Anna Solak, Ewa Jaszczuk, Barbara Pawłowska, Darianita, Adrianna Szwabińska i Karolina Urban na starcie. O, mamy kolejne dwa samochody do przeparkowania. Numery rejestracyjne WE234PY oraz DTR15903. A na półmetku Ewa Jaszczuk, 1:03:57, Karolina Urban jeszcze poniżej 4:00. A Jaszczuk na torze piątym, Urban na dziewiątce. No i ostatni nawrót za moment, Jaszczuk cały czas na miejscu pierwszym, tak jest, 1:37:18, Urban ze stratą 0,7 sekundy. No, Urban jeszcze walczy, to nie będzie wielka różnica na mecie. No i chyba Urban, tak jest, 2:10:30 na finiszu.
na tych ostatnich 5 metrach wyprzedziła Ewę Jaszczuk i wygrała ten wyścig na miejscu trzecim Wiktoria Musioł. Seria 4, Zofia Zbrojewska, Trójka Łódź na torze 0, Zuzanna Rabiniak, AZS UMCS Lublin. Tor pierwszy na dwójce ma obok siebie klubową koleżankę Julię Łysakowską. Tor trzeci to Wiktoria Guść, Delfin Piotrków Trybunalski. Tor czwarty Zofia Raszczuk, Mantajel Żlaskowicem. Tor piąty Oliwia Jabłońska, Start Wrocław. Tor szósty Agata Miciak, Słowianka Gorzów Wielkopolski. Tor siódmy Natalia Lewandowska, Unia Oświęcim. Tor ósmy Milena Pogoń, Most Dąbrowa Górnicza i Justyna Traczyk, Śląsk Wrocław. Tor dziewiąty. Rabiniak, Guść, Miciak, pierwsza trójka po 50 metrach. Oliwia Jabłońska po wczorajszych świetnych startach. Przypominam, na 200 metrów stylem motylkowym wynik lepszy od rekordu świata w grupie klasie niepełnosprawności S10. No i tutaj na miejscu 10 po pierwszych 50 metrach, ale pewnie będzie się rozpędzać. Ale tak jak to ma w zwyczaju. Nasza medalistka paraolimpijska i mistrzyni świata na dwukrotnie dłuższym dystansie Zuzanna Rabiniak na prowadzeniu na półmetku. Rabiniak, minuta 36-34, Agata Miciak, Wiktoria Guść. Wolniej od niej odskoczyła jeszcze rywalką, już sekunda prawie przewagi nad Agatą Miciak. I końcówka tego wyścigu na torze pierwszym Zuzanna Rabiniak. I na torze szóstym jeszcze Agata Miciak próbowała ją wyprzedzić. Na tych ostatnich metrach zabrakło 0,4 sekundy. Wiktoria Guść na miejscu trzecim. Seria 5, 9 zawodniczek na starcie. Nie mamy Pauliny Pedy, szkoda, no bo pewnie tutaj powalczyłaby o jakiś niezły wynik, ale skupia się zapewne na starcie na 50 metrów stylem motylkowym. A w tym wyścigu obserwujemy Tatianę Dąbrowską ze 190, Łódź, Julię Kindrat z Secretu Gliwice, Oliwię Kaniak z Juwenii Wrocław, Barbarę Serafin z G8 Bielany Warszawa, Katarzynę Peciak z Galicji Kraków, Aleksandrę Wilczewską z Olimpii Lublin, Maję Jaworską z zawodniczkiem z OSU Płock, Aleksandrę Górnicką z MKP Szczecin, Małgorzatę Borkowską z Olimpijczyka Lublin na torze ósmym. O, już za moment, panowie, i fantastyczna stawka tej najszybszej serii na 200 metrów stylem dowolnym. Będzie tam się działo na pewno mnóstwo ciekawych rzeczy. Maja Jaworska, minuta 4,73 i wyraźne prowadzenie po pierwszych 100 metrach.
O, przyspiesza Tatiana Dąbrowska na torze 0. Ostatnie 50 metrów pokonane zdecydowanie najszybciej i odrabia straty Małgorzata Borkowska już blisko. Maja Jaworska, o, do niej strata 1,5 sekundy. Nie będzie łatwo tej straty odrobić, ale Tatiana Dąbrowska, widzimy, że tam już przesuwa się w górę stawki. Ale na torze 4 Katarzyna Peciak, 32,01 na ostatnich 100 metrach. No i zwycięstwo w tym wyścigu 5, 2,14,55. No i niezwykle ciekawy wyścig przed nami. Nasi najlepsi specjaliści od 200 metrów stoją za słupkami startowymi, a w tej najmocniejszym wyścigu wystartują na torze 0 Wojciech Wojdak, Bosir Brzesko, tor pierwszy to Mateusz Arndt, Delfin Gdynia, na drugim torze Bartosz Piszczorowicz, G8 Bilany Warszawa. Jego kolega klubowy Kacper Stokowski miał płynąć na torze 3, ale nie widzę zawodnika. Bielan na torze 4, Kacper Majkszak, Warta Poznań, rekordzista Polski na tym dystansie. Tor 5 to Filip Zaborowski, MKP Szczecin, na torze 6 Mateusz Wysoczyński, AZS AGH Kraków. Tor 7 to Rafał Bugdol, AZS AWF Katowice, na 8 torze Jan Hołub ze Śląska Wrocław i Kacper Klik, AZS Katowice, na torze numer 9. No i popatrzmy, szkoda, że nie ma Kacpra Stokowskiego na starcie, zawodnika G8, oczywiście faworyt może być tylko jeden, będący w niezłej tutaj dyspozycji. Kacper Majkszak wczoraj nawet zaskoczył naszych średnio i długodystansowców zwycięstwem na 400 metrów. No a dzisiaj widzimy go w jego koronnej konkurencji, 200 dowolnym, rekord Polski z Uniwersjady w Tajpej, 1.46.19, to oczywiście sierpień ubiegłego roku, i 25.36 rozpoczyna Majkszak. A potem Piszczorowicz na drugim torze i Bugdol, wczoraj się niespodziewany zwycięzca 50 grzbietem. Ale Majszak swoim tempem tutaj się oddala od rywali. Rekord życiowy zdecydowanie najlepszy Kacpra Majszaka i za chwilę już zawodnik Warty Poznań będzie na półmetku. Pierwsze 100 metrów Kacper Majszak, 52,93. Jan Hołub, Śląsk Wrocław, 54,6, a potem Bartosz Piszczorowicz, 54,7. A i trzecie 50 metrów, jakże ważne, na 200. Nie tylko stylem dowolnym, Majszak zdecydowanie z przodu, Hołub ciągle na drugiej pozycji. Przyspiesza tam Bartosz Piszczorowicz, zawodnik G8 Bielany na torze drugim. Ostatni nawrót. 28,5 popłynął Majszak, no i jako jedyny może tutaj myśleć o złamaniu bariery 1 minuty i 50 sekund. Myślę, że minutę 49 powinien bez problemu osiągnąć Kacper Majszak. Ostatnie metry, no tak na minutę 49 z ułamkami. Kacper Majszak chyba lepiej dzisiaj w Opolu się nie uda. Tradycyjnie na prostych rękach 1.49.00 ostatecznie to rezultat Majszaka. Minutę 51,5 popłynął Hołub, a trzeci na mecie jest Bartosz Piszczorowicz. Minuta 52.69 to rezultat zawodnika G8 Bielany Warszawa, a czwarty Bugdol, piąty Filip Zaborowski. Przed nami seria druga. Bujak, Gołyk, Piotrowski, Książek, Butkiewicz, Krawczyk, Dubiel, Domański, Jura i Karolczak. To seria numer 2. Nie mamy Jakuba Książka na torze trzecim. Tor trzeci po raz drugi z rzędu pozostaje wolny. A najszybciej rozpoczyna pierwszą 50 w drugim wyścigu Adam Dubiel, AZS AWF Warszawa, 26,4, Kacper Piotrowski, 16 setnych wolniej. Drugie 100 metrów, nadal Dubiel na torze 6, Piotrowski na torze 2.
Tor dziewiąty Jan Karolczak. No i mamy trójkę na prowadzeniu. Trzech zawodników z Warszawy. Adam Dubiel, zawodnik AZS-u AWF-u. 55-4, Piotrowski 55-8. Adam Dubiel ciągle na prowadzeniu, Jan Karolczak przyspieszył, zawodnik na torze dziewiątym z G8, 29-2, najszybsza ta trzecia pięćdziesiątka w wykonaniu tego właśnie zawodnika. Ale Adam Dubiel, prowadzący tutaj od startu, pochodzący z Lubina, zawodnik AZS-u Warszawa, walczy o zwycięstwo, chociaż mocno naciskany przez młodszych kolegów z G8, Piotrowski i Karolczak, ale Adam Dubiel wygrywa drugą serię 200 kraulem, 1:53:88. Minuta 54:08, Kacper Piotrowski, 1 minuta 55:02, Jan Karolczak jako trzeci na mecie zawodnik G8, a przed nami seria trzecia. Kiełczewski, Sadłowski, Goleniec, Dudkowiak, Jaworski, Chrzanowski, Poprawa, Puk, Bujak i Pióro. Dobry skład tej trzeciej serii. Zobaczymy, w jakim tempie rozpoczną rywalizację Piotr Sadłowski na torze pierwszym i Michał Poprawa, tor szósty w tej chwili. To chyba dwójka prowadzących zawodników. A prowadzi jednak Szymon Jaworski, zawodnik Śląska Wrocław, 26-8 na torze czwartym. Hej, zbliżają się do półmetka zawodnicy. Jaworski, tor czwarty, na torze piątym Damian Chrzanowski. 55-79, Szymon Jaworski, Damian Chrzanowski, 0,2 wolniej i Piotr Sadłowski, no i drugie 100 metrów. No i co się wydarzy na trzeciej pięćdziesiątce? Nadal Szymon Jaworski i Damian Chrzanowski. Szymon Jaworski jednak najlepiej sobie tutaj poradził. 29-37 ta trzecia z pięćdziesiątek. No i szanse na minutę 54 bardzo duże. Nawet może przy dobrym finiszu uda się popłynąć lepiej. Ostatnie finiszowe metry. Szymon Jaworski, zawodnik Śląska Wrocław, wygrywa wyraźnie serię trzecią, 1:53:47 to rezultat Szymona Jaworskiego. Minuta 55:0 Chrzanowski, a później Piotr Sadłowski. Minuta 56:94 jako trzeci na mecie zawodnik Kormoran Olsztyn, a przed nami seria czwarta. W wyścigu czwartym Tomasz Jackowski na prowadzeniu, zawodnik wrocławskiego Śląska, 26-36.
Jackowski i Kiszczak, dwóch zawodników Śląska Wrocław. Jackowski rozpoczyna 55-19, Kiszczak 55-47. Kolejne trzecie 50 metrów, Tomasz Jackowski, 29-59, dobre tempo zawodnika Śląska Wrocław. No także jeszcze przy jakimś dobrym finiszu z szansami na złamanie 1.54. Naciska go mocno tam kolega klubowy Jakub Kiszczak na torze trzecim. Ale to chyba Jakub Kiszczak trochę więcej siły i energii zachował na ostatnie metry, a jeszcze dodatkowo widzi swojego rywala i to Jakub Kiszczak będzie zwycięzcą 1.53.86. Tomasz Jackowski 1.54, a trzeci na mecie Paweł Werner z Juwenii Wrocław. Minuta 56.04 to rezultat Pawła Wernera. Przed nami seria piąta. A w tym wyścigu Hubert Bruzdewicz, Kormoran Olsztyn na torze 0, Jakub Majerski, Galicja Kraków, tor pierwszy, Kamil Buczkowski, AZS AGH Kraków, tor drugi, Władysław Budkiewicz, Unia Oświęcim, tor trzeci, tor czwarty to Patryk Dąbrowski, Śląsk Wrocław, tor piąty Oskar Jemielita, Orka Ciechanów, na torze szóstym Bartłomiej Lasek, AZS Politechniki Łódzkiej, tor siódmy Konrad Czerniak, AZS UMCS Lublin, tor ósmy Grzegorz Hano, Śląsk Wrocław i tor dziewiąty Tomasz Polewka, AZS AWF Katowice. O, już za moment kolejna konkurencja, 100 metrów stylem klasycznym, a więc kolejne starcie Dominiki Standery i Weroniki Hallman. Pierwsze 100 metrów serii piątej za nami, Patryk Dąbrowski minimalnie przed Kamilem Buczkowskim, Bartłomiej Lasek jeszcze liczy się tutaj w walce. No i Lasek teraz mniej więcej tym samym tempem, kolejną 50, natomiast rywale wolniej i to właśnie zawodnik AZS-u Politechniki Łódzkiej objął prowadzenie w tym wyścigu. Tor szósty Lasek, tor czwarty Patryk Dąbrowski, też nieźle, dobrze na jedynce Jakub Majerski na finiszu. Majerski teraz wychodzi na prowadzenie i zawodnik Galicji Kraków wygrywa ten wyścig, minuta 57.07. Minuta 57.39 Lasek i Dąbrowski, a też z czasem poniżej minuty i 58 sekund na miejscu trzecim. Przed nami 100 metrów stylem klasycznym kobiet, tor 0 w wyścigu pierwszy, Maneta Chmielewska, Polonia Warszawa. Tor pierwszy to Aleksandra Piskosz, Śląsk Wrocław, a tor drugi Aleksandra Kramer, TP Zielona Góra. Na torze trzecim Paulina Uryga, AZS AGH Kraków. Tor czwarty to rekordzistka Polski Dominika Standera, Juwenia Wrocław. Tor piąty Weronika Hallman, AZS AWF Warszawa. Tor szósty Weronika Żmuda, AZS UMCS Lublin. Na torze siódmym Agnieszka Rutkowska, Skalar Słupsk. Na ósemce Wiktoria Skowrońska, Słowianka Gorzów Wielkopolski. I na torze dziewiątym Alicja Wojtkowiak, Park Wodny Tarnowskie Góry. Dominika Standera jak zwykle na starcie będzie chciała uzyskać jak największą przewagę nad całą stawką zawodniczek i uciekać
Przede wszystkim Weronice Hallman, no bo jak wiemy, to pojedynek tych dwóch zawodniczek z reguły ma miejsce na 100 klasycznym, na 50 wyraźnie lepsza była Sztandera, wczoraj na 200 Sztandera nie startowała, tam Weronika Hallman nieco, no może trochę bardziej niż nieco, za mocno zaczęła po prostu ten wyścig, no i potem były problemy na końcowych metrach. A tutaj Sztandera, Hallman, tor czwarty, tor piąty oczywiście. 32,9 Sztandera, 33,16 Hallman i Uryga, 33,74. No i patrzmy na drugą pięćdziesiątkę. Sztandera, Hallman, dłuższym krokiem Dominika Sztandera, nieco więcej z frekwencji Weronika Hallman, ale zbliża się zawodniczka AZS-u Warszawa do Dominiki Sztandery. 15 metrów do mety. Jeszcze ciągle przewaga Dominiki Sztandery, no i tutaj chyba raczej zawodniczka Juweni Wrocław, rekordzistka Polski, będzie najlepsza. Patrzmy na tablicę wyników. Dominika Sztandera wygrywa 1 minuta 10 sekund i 60. Minuta 11.3 popłynęła Weronika Hallman, Paulina Uryga, minuta 12.26. To rezultat zawodniczki AZS-u AGH Kraków, która zajęła trzecie miejsce w tym wyścigu, a za moment wyścig drugi. Hellak, Błażejewska, Maruszczyk, Kocjan, Kit, Tomaszek, Cichowska, Kaniak, Szopa i Prochownik. To skład wyścigu numer 2. A najszybciej rozpoczyna tą drugą serię Beata Maruszczyk z Wiktorii Racibórz. 34 sekundy, 29 setnych. Maruszczyk na torze drugim, a na torze piątym Aleksandra Tomaszek, Polonia Warszawa. No i to zawodniczka Polonii Warszawa tutaj lepiej radzi sobie na końcowych metrach i za moment zwycięży w drugim wyścigu. Aleksandra Tomaszek, 1 minuta 14 sekund i 24 setne. Maruszczyk, minuta 14,99. Zuzanna Kid jest trzecia, minuta 15, 45 setnych, a za moment wyścig trzeci. A raz jeszcze bardzo prosimy o pilne, już naprawdę pilne zgłoszenie się do samochodów, do właścicieli samochodów o numerach rejestracyjnych WE234PY oraz DTR15903. O pilne zgłoszenie się do swoich samochodów i przestawienie, bo z tego co mi wiadomo, oto policja już niestety jest w drodze, bo nie mamy właścicieli w swoich samochodach, aby je przestawili, no i za chwilę będzie większy problem. Bardzo proszę, WE234PY oraz DTR15903, właścicieli samochodów o tych właśnie numerach rejestracyjnych. Proszę o przestawienie pilnie samochodów, bo zastawiają wjazd. A tutaj Marcelina Dopart, 34,75 na torze 0, rozpoczyna najszybciej. W dniu wczorajszym został zabrany roller Pauli Żukowskiej.
bardzo prosimy o oddanie. Nie wiemy, kto to zrobił, ale ta osoba, która to zabrała, wie, że właścicielem tego rolera jest Paula Żukowska. Bardzo proszę o oddanie do stolika speakera lub samej właścicielce. A tutaj Katarzyna Klimczyk z Opola wygrywa trzecią serię setki żabą. 1-15-67 to rezultat zawodniczki startu Opole, a przed nami seria czwarta. A w tym wyścigu Julia Gardocka, Kormoran Olsztyn, Aleksandra Wąsak, Barakuda Mińsk Mazowiecki, Zuzanna Dzwonnik, AZS Politechniki Łódzkiej, Zuzanna Rabiniak, AZS UMCS Lublin, Sara Motyl, AZS Politechniki Łódzkiej. Na torze czwartym obok niej Klaudia Malec, zawodniczka Orki Zamość, tor szósty Julia Dragan, Olimpia Lublin, tor siódmy Wiktoria Smętek, MMKS Kędzierzyn-Koźle, na ósemce Gabriela Kisiel, MKP Szczecin. I na torze dziewiątym Julia Cygan, piętnastka Bydgoszcz. No i Zuzanna Dzwonnik rozpoczyna ten wyścig najszybciej, 35-76. Rezultat zawodniczki trenującej w Łodzi. Ona co dzień w Zatoce Sportu, gdzie już za 4 tygodnie odbędą się. O, za 4 tygodnie to już będą dobiegać końca Mistrzostwa Polski. Ostatnie metry tego wyścigu na torze czwartym. Sara Motyl wyprzedziła na ostatnich metrach Zuzannę Dzwonnik. I z czasem minuta 16:79 wygrała serię czwartą. I seria piąta, Natalia Gomułka, 190 Łódź, Wiktoria Dębkowska, Wodnik Łask, Martyna Surówka, Secret Gliwice, Apolonia Popławska, Stromal Leszno, Paulina Budzińska, MMKS Kędzierzyn-Koźle, Julia Gwaj, zawodniczka olimpijczyka Suwałki, na torze piątym, na szóstce Maria Kłusek, Szar Grudna, na siódemce Agata Wesołowska, ZDS UMCS Lublin, tor ósmy to Maja Mikołajczyk, 149 Łódź i tor dziewiąty Gabriela Kowalczyk, trójka Łódź. O, Maria Kłusek ruszyła mocno do przodu, 36,71, prawie sekunda już różnicy pomiędzy nią a Martyną Surówką. No, a do startu szykują się już nasi najlepsi żabkarze, za moment seria pierwsza. Oczywiście ta sama konkurencja, 100 metrów stylem klasycznym. I na torze szóstym Maria Kłusek, niezagrożona zawodniczka Szarka Rudna, wygrywa ten wyścig. Wyraźnie nie pojawił nam się jej czas na tablicy, ale za moment na pewno go zobaczymy. No i przejdziemy do rywalizacji mężczyzn. No i bardzo ciekawa rywalizacja naszych najlepszych żabkarzy. Na torze zero w najmocniejszej serii Mikołaj Adamski, Orka Ciechanów. Tor pierwszy to Dorian Bachla, Jądraszek, Bielsko-Biała. Na drugim torze Janka Usowski, trójka Łódź. Tor trzeci to Robert Kusto, AZS AWF Warszawa. Rekordzista polski Marcin Stolarski z Warty Poznań. Na torze czwartym, tor piąty Maciej Hołub, AZS AWF Katowice. Na torze szóstym Bartomiej Roguski, AZS AWF Warszawa. Tor siódmy to Krzysztof Tokarski, AZS AWF Katowice. Na torze ósmym Oliver Paczyński, AZS UMCS Lublin. I tor dziewiąty to Marcin Suzin, AZS AGH Kraków.
Najmocniejsza seria setki Żabom, no cała nasza krajowa czołówka w tym starcie. Ruszył Marcin Stolarski na torze czwartym, zawodnik Warty Poznań. Jak wspomniałem, rekordzista Polski, 1 minuta i 24 setne to rezultat z 2016 roku ze Szczecina. No i Marcin Stolarski wyraźnie z przodu. Tor czwarty. Patrzmy na rozpoczęcie w wykonaniu zawodnika Warty Poznań. 28,73, szybko. Jeszcze Tokarski poniżej 30 sekund i 30 sekund i 3 setne. Maciej Hołub. No i teraz powrotna 50. Oczywiście trudna na setkę Żabom. Przyspiesza Bartłomiej Roguski, specjalista raczej od 200. Teoretycznie powinien dysponować tutaj najlepszą drugą 50, ale to nie zawsze tak samo wygląda na setkę, chociaż Roguski zbliża się do Stolarskiego. Stolarski wygrywa wyraźnie, 1 minuta, 1 sekunda, 84 setne. Roguski jest drugi, minuta 2, 94. No i to była najlepsza druga 50 w wykonaniu Bartłomieja Roguskiego z całej stawki. Krzysztof Tokarski, minuta 3,24 jako trzeci na mecie zawodnik AZS-u Katowice, a przed nami seria druga. W tym wyścigu Jakub Szczepanowski, Słowianka Gorzów Wielkopolski, Jakuba Damczak, Szark Rudna, Konrad Kadrów, AZS-u MCS Lublin, Łukasz Solak, Mzos Płock, Patryk Nowak, AZS AWF Katowice, Filip Beberok, TP Zielona Góra, Piotr Wawrzynkiewicz, MKP Szczecin, Bartosz Bączkowski, Polonia Warszawa, Mateusz Dubas, AZS AWF Katowice i Kacper Koczorowski, Astro Malleszno, Patryk Nowak. Przed Bartoszem Bączkowskim, poniżej 31 sekund na pierwszych 50 metrach, jeszcze Łukasz Solak z Płocka. A na torze siódmym Bączkowski, na czwartym Nowak. Walczą tutaj o zwycięstwo w tym wyścigu. Bączkowski i Nowak. Bączkowski będzie pierwszy. Nie, jednak Nowak o 200 sekundy szybciej pojawił się na mecie. Minuta 5.47 to czas zawodnika AZS-u AWF Katowice. I seria trzecia. Norbert Jaworski, AZS-u MCS Lublin, Jakub Kamieniarz, G8 Bielany Warszawa, Kamil Romanowski, AZS AWF Katowice, Kamil Piotrowicz, Trójka Łódź, Marcel Guzy, zawodnik Wegi Dobrodzień, Nazar Żurawel, Śląsk Wrocław, Mateusz Krystyniak, NKP, Dominik Bielawa, Tritim Rumia, tor siódmy, tor ósmy, Dawid Wiekiera, Mosm Tychy i tor dziewiąty, Marcel Żurawski, Żabianka Gdańsk. No i już pierwsze 50 metrów za nami. Kamil Romanowski, 30-29 i spora już przewaga nad Kamilem Piotrowiczem oraz Jakubem Kamieniarzem. No to już trzecia z pięciu najszybszych serii za moment. Rywalizacja sprinterska na dystansie 50 metrów stylem motylkowym. No i tor drugi, Kamil Romanowski, minuta 6.05, ale najlepszy czas w tej trzeciej serii.
I seria czwarta, Kamil Sacha, Śląsk Wrocław, na torze 0, obok niego Jan Łochiński, Słowianka Gorzów Wielkopolski, tor drugi to Oskar Szynawa, Unia Oświęcim, tor trzeci Alan Kłosiński, jedynka Łódź, tor czwarty Kacper Nowak, Unia Oświęcim, tor piąty Mikołaj Kała, Secret Gliwice, tor szósty Mateusz Pakuła, AZD z Politechniki Łódzkiej, Oskar Grabek, Olimpijczyk Lublin, na torze siódmym, na ósmym Bruno Gałuszka, Unia Oświęcim i na dziewiątym Jarema Stańczyk, MMKS Kędzierzyn-Koźle. O czterech zawodników poniżej 32 sekund, Łochiński, Nowak, Kała i Kłosiński. No i zobaczymy, ile tu będziemy mieli wyników poniżej minuty i 10 sekund. Ostatnie metry najszybciej na torze pierwszym. Jan Łochiński, minuta 7,62. Kacper Nowak ze stratą 1,1 sekundy. A seria piąta, w niej Oliwier Lewandowski, Mzos Płock, Marko Czaja, Startopole, Kamil Szydłowski, AZS AGH Kraków, Dawid Bubak, Wiktoria Racibórz, Robert Szczeciński, Polonia Warszawa, Jakub Krawczyk, Astromal Leszno, Mariusz Data i Karmielec, Radosław Walijewski, Żabianka Gdańsk, Rafał Sowiński, Wodni Grawicz oraz Ronald Zalewski, Śląsk Wrocław. Już za moment 50 metrów stylem motylkowym. Pani, a tutaj po 51 metrach Ronald Zalewski ze Śląska Wrocław przed Dawidem Bubakiem i Jakubem Krawczykiem. O Zalewski na dziewiątce, tutaj najbliżej trybun, próbuje utrzymać prowadzenie, ale o wyprzedzony teraz całkiem wyraźnie przez płynącego na trójce Dawida Bubaka. Bubak po bardzo dobrym finiszu wygrywa ten wyścig. Jakub Krawczyk też poniżej minuty i 10 sekund. I na miejscu trzecim Robert Szczeciński, a my już patrzymy na najlepsze polskie delfinistki na dystansie 50 metrów. Tak, przed nami sprint na 50 metrów stylem motylkowym, a w najlepszej serii wystartują na torze 0 Paulina Peda, AZS AWF Katowice, na jedynce Sara Skrzydło, Śląsk Wrocław, tor drugi Katarzyna Rogowska, MKP Szczecin. Na torze trzecim Oliwia Gonta, Totis Viribus Świebodzin. Na torze czwartym rekordzistka Polski na tym dystansie Anna Dowgierd, Warta Poznań. Tor piąty Kornelia Fietkiewicz, Juwenia Wrocław. Na szóstym torze Julia Jagoda, AZS AWF Katowice. Tor siódmy to Zofia Woźniak, G8 Bielany, na torze ósmym Zuzanna Dzwonnik, AZS Politechnika Łódzka i na torze dziewiątym Zofia Raszczuk, Manta Jeldż, Laskowice. Anna Dowgierd wczoraj w dobrej dyspozycji, zawodniczka Warty Poznań, bardzo dobrze na 100 motylkowym, także Paulina Peda płynąca na torze 0, zawodniczka ZS-u AWF Katowice. O i nieźle szybkościowo także dysponowana wczoraj Kornelia Fietkiewicz na 50 motyl dowolnym, blisko rekordu życiowego, ale Anna Dowgierd
wyraźnie na prowadzeniu zawodniczka Warty Poznań. Popatrzmy, jaki będzie rezultat zawodniczki Warty Poznań, która wygrywa 26-60 do Wgierda. A druga Paulina Peda 27-75, a trzecia Kornelia Fietkiewicz 27-92 setne. Trzy wyniki poniżej 28 sekund. Przed nami wyścig drugi. Wardak, Solak, Skowrońska, Kozłowska, Czarnecka, Górecka, Klonowska, Pisarek, Romanowska i Pisarczyk. To seria druga pięćdziesiątki Delfinem. A jako pierwsza na mecie Weronika Górecka z AZS-u AWF-u Warszawa. 29-33 to rezultat zwyciężczyni serii drugiej. Seria trzecia, Karolina Urban, Katarzyna Peciak, Luigia Siriniano, Kornelia Walc, Martyna Frąckiewicz, Izabela Grzegorczyk, Joanna Cieślak, Kamila Andrzejewska, Natalia Lewandowska i Wiktoria Maciuszek. O, Martyna Frąckiewicz z najlepszym czasem zgłoszenia, 29.15. Zobaczymy, czy tutaj padną nam wyniki poniżej 29 sekund. Nie udało się, ale wygrywa ten wyścig Joanna Cieślak. 29-10, Karolina Urban miejsce drugie i na miejscu trzecim Luigia Siriniano. Podobnie jak w rywalizacji Żabkarek, na starcie nie stanęła Weronika Żmuda. Mamy natomiast 9 zawodniczek w serii czwartej. Aleksandra Kościelniak, Małgorzata Borkowska, Martyna Piesko, Wiktoria Piotrowska, Julia Bartczak, Galicja Idzikowska, Milena Krupa, Milena Możdżan i Marta Szopa. No i komunikat o dyskwalifikacji w serii drugiej. Na torze pierwszym zdyskwalifikowana Anna Solak, zawodniczka MZOS-u Płock. Dyskwalifikacja za niezłamanie powierzchni wody głową przed lub na linii 15 metra po starcie. A kolejny wyścig to już seria piąta. Za moment przejdziemy do rywalizacji mężczyzn. Tor 0 Alicja Wojtkowiak, na jedynce Adela Piskorska, na trójce Wiktoria Kocjan. Tor 4 to Liliana Kukiełka, tor 5 Maja Skowron, tor 6 Zofia Kwiatkowska, tor 7 Maja Śliwa, na 8 Tatiana Dąbrowska i na torze 9 Wiktoria Guść. I najszybsza Adela Piskorska, dokładnie 30 sekund, taki wynik zanotowała na mecie. Maja Skowron ze stratą 0,04 sekundy, Alicja Wojtkowiak uzupełnia pierwszą trójkę.
A przed nami już 50 motylkowym panów. Kolejna ciekawa rywalizacja naszych najlepszych delfinistów. A w tym wyścigu wystartują na torze 0 Marcin Goraj, Galicja Kraków. Tor pierwszy Przemysław Gawrysiak, Omega Kleszczów. Na drugim torze Kamil Kaźmierczak, olimpijczyk Aleksandr Włócki. Tor trzeci to Kacper Stokowski, G8 Bilany Warszawa. Na czwartym torze rekordzista Polski na tym dystansie Konrad Czerniak, AZS UMC z Lublin. Obok niego Michał Chudy, Warta Poznań. Tor szósty to Michał Poprawa, AZS AWF Katowice. Na siódmym Jakub Książek, MKP Szczecin. Tor ósmy Michał Cukanow, olimpijczyk Aleksandr Włócki. I na torze dziewiątym Oleksy Chnykin, zawodnik z Ukrainy. Spóźnił nieco start Konrad Czerniak na słupku, nie tak dynamicznie jak zawsze, pod wodą już zyskał troszkę nad rywalami, no ale zobaczmy na drugą 25. Czerniak, teraz się rozpędza, lepiej łapie wodę na tej drugiej części dystansu, obok niego Chudy i Stokowski, Konrad Czerniak minimalnie z przodu, nasz rekordista Polski na tym dystansie wygrywa 23,93 jako jedyny, poniżej 24 sekund. Drugi jest Kacper Stokowski, 24,39, a trzeci Michał Chudy, 24,43. I jako czwarty na mecie zawodnik z Ukrainy Oleksy Chnykin, 24,77, a przed nami seria druga. Słowik, Hołub, Piszczorowicz, Szanowski, Czech, Buczkowski, Sadłowski, Mitrus, Puk i Naumenko. To skład drugiego wyścigu 50 delfinem panów. Zawodnik G8 Bielany Warszawa, dwóch zawodników G8 Bielany Warszawa wygrywa w tym wyścigu. Identyczny rezultat 25-58. To rezultat Słowika i Piszczarowicza. Przed nami seria numer 3. A w tym wyścigu Krzysztof Litwa, Jakub Kiszczak, Adrian Krzywnicki, Olaf Gębka, Filip Wardawa, Emil Krzykała, Tomasz Dobrzyński, Daniel Dejnerzenko, Łukasz Chmielowiec i Cezary Butkiewicz. A już za moment kolejna konkurencja, 200 metrów stylem grzbietowym. A w wyścigu trzecim już ostatnie końcowe metry wygrywa go Tomasz Dobrzyński, G8 Bielany Warszawa, 25,69, 1/100 sekundy straty Daniela Dejnerzenko, Adrian Krzywnicki na miejscu trzecim i seria czwarta, a już za moment. A seria czwarta to Jakub Pacławski, Olaf Pajączkowski, Daniel Major, Mateusz Szal, Wojciech Ogrodnik, Kacper Borkowski, Gracjan Dumański, Jakub Wituszyński, Janusz Ciarczyński i Dawid Nowotny. O nieźle na torze trzecim radzi sobie Mateusz Szal, nieźle na piątce Borkowski. Rozdzielił ich jeszcze na mecie Janusz Ciarczyński, 25-65, rezultat Mateusza Szala, zawodnika gospodarzy z Rywu Opole i seria piąta, po niej już styl grzbietowy.
A i seria piąta, Patryk Dąbrowski, Śląsk Wrocław, Patryk Nowa, Gazetę ZWF Katowice, Bartosz Brodowski, Nawaz Kierniewice, Kacper Stec, Kmita Zabierzów, Wojciech Surowiecki, Neptun Świdnica, Krystian Krzeszewski, Zniczko Szalin, Krzysztof Fix, 190 Łódź, Jakub Heredis, G8 Bielany, Dawid Gryz, MKP Szczecin i Szymon Dębski, Nawaz Kierniewice. Bartosz Brodowski, 26-68, najlepszy rezultat serii piątej. Grzbiecistki już czekają na start, 200 metrów, dystans, który będą miały do pokonania. Tak, oczywiście, 200 metrów stylem grzbietowym przed nami, najmocniejsza seria na torze 0 Oliwia Wiśniewska, Dąbrowa Górnicza. Tor pierwszy to Agata Naskręt, Astoria Bydgoszcz, na torze drugi Malicja Ulicka, Nawaz Kierniewice. Tor trzeci to Julia Koluch, Capri Armexim Pruszków, na torze czwartym rekordistka Polski Alicja Tchórz, Juwenia Wrocław. Obok niej na piątym torze Weronika Górecka, AZS WF Warszawa. Tor szósty to Gabriela Wójtowicz, AZS WM Olsztyn. Na siódmym torze Aleksandra Knobuk, AS 190 Łódź. Tor ósmy Laura Pogorzelska z Galicji Krakowa. Na dziewiątym torze Magdalena Modrzejewska, Wiktoria Racibórz. No i rozpoczynamy rywalizację kobiet na 200 metrów stylem grzbietowym. Alicja Tchórz oczywiście zdecydowaną faworytką tego wyścigu. Najlepsza na 50 i na 100 metrów grzbietem już tutaj w Opolu. No i zmierza oczywiście też po triumf w klasyfikacji generalnej tych zawodów. Była już na prowadzeniu w klasyfikacji punktowej po pierwszym dniu, a pewnie jeszcze tutaj spróbuje swoją przewagę nad rywalkami powiększyć. No i też dołożyć kolejną cegiełkę do tego, żeby w klasyfikacji całego sezonu zająć miejsce pierwsze. Alicja Tchórz 31,77, Agata Naskręt i Weronika Górecka na miejscach 2 i 3. A Tchórz oczywiście rekordzistka Polski, ten rekord cały czas a z 2009 roku, wynik poniżej 2 minut i 10 sekund. O, może w tym sezonie spróbuje się do niego zbliżyć, chociaż no teraz większą uwagę chyba jednak mimo wszystko przykłada do tych krótszych dystansów. Świetne występy na 50 metrów grzbietem, przecież wicemistrzostwo Europy także w Kopenhadze na krótkim basenie. A proszę, jak teraz radzi sobie w tym wyścigu Agata Naskręt. Tylko 0,01 sekundy straty na pół metku do Alicji Tchórz. No i dobiera jej się do skóry na tej trzeciej pięćdziesiątce. Agata Naskręt, tor piąty, dobrze też. Tor pierwszy oczywiście na torze piątym Weronika Górecka. Ona również przed Alicją Tchórz, Tchórz spada na miejsce piąte. Julia Koluch i Gabriela Wójtowicz też wyprzedziły Kaliszankę trenującą w Juwenii. No i końcówka tego wyścigu, będziemy mieli niespodziankę, wszystko na to wskazuje. Alicja Tchórz już ze sporą stratą i ta strata jeszcze rośnie, walczą inne zawodniczki o zwycięstwo w tym wyścigu. Świetnie Naskręt, dobrze też Koluch na torze trzecim, ona wychodzi na prowadzenie. Julia Koluch wygra ten wyścig, 2:17:18, Weronika Górecka miejsce drugie, Gabriela Wójtowicz na trzecim, Agata Naskręt dostatecznie wypadła poza pierwszą trójkę i Aleksandra Knop na pozycji piątej. Przed nami seria druga.
A w serii drugiej Maja Piotrowicz, Maria Kaczanowska, Julia Święcka, Wiktoria Lisowska, Adela Piskorska, Martyna Piesko, Aleksandra Górnicka, Aleksandra Kościelniak, Aleksandra Kupis i Aleksandra Dudkowiak. Urodzaj na Aleksandry, cztery ostatnie zawodniczki, znaczy na czterech ostatnich torach oczywiście. To dziewczęta o tym właśnie imieniu. Drugi wyścig 200-metrowy stylem grzbietowym. A w drugim wyścigu na prowadzenie płynące na czwartym torze Adela Piskorska, Torpeda Oleśnica, 1 minuta 9 sekund i 9 setnych. Adela Piskorska, Julia Święcka, tor czwarty, tor drugi, to w tej chwili prowadzące zawodniczki, minuta 46,72, minimalnie ciągle na prowadzeniu zawodniczka Torpedy Oleśnica, płynąca na torze czwartym, na torze drugim Julia Święcka, Kormoran Olsztyn. Ostatnie metry, Adela Piskorska wygrywa 200 grzbietowym w serii drugiej, 2.23.56 to rezultat zawodniczki klubu Torpeda Oleśnica. Julia Święcka jest druga, 2.23.83. Zostajemy w wodzie, tylko się przesuwamy, bo trzeba założyć podkładki, stajemy przy linie i seria trzecia za moment. Barty Zelhaładyn, Molenda, Szczogiel, Wygnał. Kopiczyńska, Maciaszczyk, Zając, Kołtuniewicz i Weckwert to start, skład serii trzeciej. A wystartowała już seria trzecia 200 metrów stylem grzbietowym kobiet. Aleksandra Bartyzela, ZS AGH Kraków, Karolina Haładyn, 190 Łódź, Dominika Molenda, Żabianka Gdańska, Alicja Szczogiel na fali Bytom, Maja Wygnał, Wiktoria Racibórz, Agata Kopiczyńska, G8 Bielany Warszawa, Wiktoria Maciaszczyk, 149 Łódź, Aleksandra Zając, Mosm Tychy, Aleksandra Kołtuniewicz, Juwenia Wrocław i Iga Wegwert, Żabianka Gdańsk.
Tor czwarty Maja wygnał z Wiktorii Racibórz. Przewaga długości ciała nad kolejnymi rywalkami. Minuta 11.69, Bartyzel ze stratą ponad 2 sekund. A wygnał swoje prowadzenie, utrzymuje, jeszcze powiększa przewagę Karolina Haładyn, wskoczyła nam na miejsce drugie, Bartyzel spadła na pozycję trzecią, to tory 0-1, tam toczy się walka o miejsce drugie. A Maja wygnał, niezagrożona, płynie do mety po zwycięstwo. No i będzie wynik poniżej 2.30, 2.29.05. Maja wygnał najlepsza, Karolina Haładyn na miejscu drugim, trzecia. Ostatecznie Dominika Molenda. O, seria czwarta rywalizacji kobiet. Klaudia Malec, Orka Zamość, Ewa Zajączkowska, Trójka Łódź, Zofia Kruzerowska, Jedynka Łódź, Natalia Zmierczak, Kormoran Olsztyn, Maja Macioła, Juwenia Wrocław, Maja Śliwa, Hobby Sport Kietrz, Gabriela Grąs, AZS-u MCS Lublin, Wiktoria Smętek, MMKS Kędzierzyn Koźle, Magdalena Wrona, Jedynka Łódź i Julia Gwaj, Olimpijczyk Suwałki. Zbliżamy się do końca pierwszej części niedzielnego poranka z Grand Prix. Przed nami jeszcze tylko 200 metrów stylem grzbietowym mężczyzn i 800 metrów stylem dowolnym w wykonaniu pani. Maja Śliwa, minuta 12.05 na półmetku serii czwartej. Wiktoria Smętek, Natalia Zmierczak, Maja Macioła i Gabriela Grąs na kolejnych pozycjach. Śliwa w podobnym tempie jak Wiktoria Smętek, a więc cały czas utrzymała się ta przewaga ponad 2 sekund. No i cały czas na prowadzeniu. A zawodniczka z toru numer 5.
Reprezentantka klubu Hobby Sport Kietrz wygrywa serię czwartą już na ostatnich metrach. Maja Śliwa dopływa do mety 2:30:49, Wiktoria Smętek 2:32:08. No i przed nami ostatni wyścig na 200 metrów grzbietem pań w tej części zawodów, seria piąta. Seria piąta to Alicja Idzikowska i Weronika Morciszek z Cykletu Gliwice na torach 01. Następnie Anna Kicińska, Manta Jelcz-Laskowice, tor drugi, Edyta Górska, Wiktoria Racibusz, tor trzeci, tor czwarty, Małgorzata Chorała, Wodnik Grawicz, tor piąty, Anna Kot. Zrywopole na torze szóstym, Laura Kozanecka, 190 Łódź, tor siódmy, Sara Kamieniarz, Astromal Leszno, tor ósmy, Zuzanna Dałek, Delfin Łódź, tor dziewiąty, Julia Dragan, Olimpia Lublin. Kozanecka, Idzikowska, Morciszczek i Kicińska z wynikami poniżej 36 sekund. No i sporą przewagą nad pozostałymi zawodniczkami. Szybko nam tutaj porobiły się spore różnice w tej stawce. No i już na półmetku mamy z przodu zdecydowanie pierwszą czwórkę na prowadzeniu Laura Kozanecka, a minuta 12:96. Laura Kozanecka cały czas na prowadzeniu, minuta 53:20 i zawodniczka z Łodzi wyprzedza dwie reprezentantki Cykletu Gliwice. Kozanecka i nieźle finiszująca na torze 0 Alicja Idzikowska. To będzie pierwsza dwójka w tym wyścigu. Laura Kozanecka, 190 Łódź, 2:33:41. Idzikowska, Morciszek na kolejnych dwóch pozycjach. Kończy się ten wyścig piąty. Przed nami rywalizacja mężczyzn w najszybszej serii. Oczywiście dziewczyny wychodzą z wody, a my rozpoczynamy prezentację tego wyścigu pierwszego na torze 0. Michał Miciul, TP Zielona Góra. Tor pierwszy Mikołaj Malec, Trójka Łódź. A na torze drugim również zawodnik łódzkiej Trójki Jakub Balcerak. Tor trzeci to Krzysztof Morawski, TP Zielona Góra. A tor czwarty Radosław Kawęski, AZS AWF Warszawa. Tor piąty Jakub Skierka, TP Zielona Góra. Tor szósty Karol Młynarczyk, G8 Bielany Warszawa.
Tor siódmy Kamil Bryła, ZDS UMCS Lublin. Tor ósmy Jakub Chmielewski, Śląsk Wrocław. I tor dziewiąty Jakub Mościcki, Kormoran Olsztyn. Oj, przypominam też, ważna informacja dla zawodników. Po zakończeniu wyścigu wychodzimy z wody, nie startujemy na zakładkę. O, mieliśmy niespodziankę w najszybszej serii wśród pań. Niespodziankę, nie mieliśmy zwycięstwa Alicji Tchórz. Zobaczymy, czy tutaj Radosław Kawęcki obroni się przed atakami zawodników trenujących na co dzień w Zielonej Górze. Kawęcki, Skierka na środkowych torach. To pomiędzy nimi powinna się tutaj stoczyć walka o zwycięstwo. A Kawęcki rozpoczyna najszybciej, 28:37, poniżej 29 sekund. Jeszcze Młynarczyk i Morawski, Skierka na razie na miejscu czwartym. O Kawęcki, ale wciąż z przewagą i to przewagą, no już to długości ciała nad resztą stawki. A w swojej koronnej konkurencji chce pokazać, że wciąż w naszym kraju nie ma sobie równych. 59:13 i sekunda 0,4 przewagi nad Jakubem Skierką. Ostatnie 100 metrów. Kawęcki, Skierka, Młynarczyk cały czas trzyma się w czołówce. Krzysztof Morawski też jeszcze liczy się tutaj w walce o pierwszą trójkę. Radosław Kawęcki zbliża się do niego teraz. Jakub Skierka, tak to wygląda z mojej perspektywy. Ostatni nawrót, Radosław Kawęcki jeszcze na miejscu pierwszym. Czy on to utrzyma? Minuta 30:66, jest przewaga. Cały czas najszybciej płynie Kawęcki. Powiększył jeszcze swoją przewagę nad Skierką do 2 sekund. Oj, po tym wypłynięciu z wody już wyraźnie na prowadzeniu Radosław Kawęcki, a więc będzie zwycięstwo zawodnika ZDS-u AWF Warszawa. O, tu już bez niespodzianek Radosław Kawęcki, rezultat 2 minuty, sekunda i 92 setne. Na miejscu drugim Krzysztof Morawski, na trzecim Jakub Skierka i na czwartym Jakub Balcerak. O, poniżej 2 minut 7 sekund, jeszcze Miciul Malec i Bryła. O, i wychodzimy z wody, panowie, czas na serię drugą. Wychodzimy z wody. No i seria druga, Jakub Nowiczkow, AZS UMCS Lublin, Mateusz Ungehoir, AZS AGH Kraków, Michał Balicki, SMS Galicja Kraków, Michał Bieroński, Śląsk Wrocław, Jan Karolczak, G8 Bielany Warszawa, Dawid Szwedzki, Śląsk Wrocław, Wiktor Kędzia, MKP Szczecin, Franciszek Bliźniewski, 149 Łódź, Patryk Pawlaczyk, 190 Łódź i Łukasz Górka, Secret Gliwice. Mateusz Ungehoir, 28:61, nieźle jeszcze Karolczak i Balicki rozpoczęli ten wyścig poniżej 30 sekund.
Wychodzimy z wody, panowie. Dawid Szwedzki najszybszy w serii drugiej. Wyścig trzeci, 200-grzbietowym, Jakub Rój, Paweł Bober, Dominik Gotowski, Piotr Buja, Geryk Guścin, Adam Kuczak, Mateusz Zając, Krzysztof Radziszewski, Filip Manika i Roman Wołoszyn. Trzeci wyścig 200-grzbietowym panów właśnie ruszył. Filip Manika, UKS 190, Łódź rozpoczyna 1 minutę 3 sekundy i 24 setne na torze ósmym na prowadzeniu właśnie ten zawodnik. Ale na 3.50 zmiana na prowadzeniu. Adam Kuczak, Zielona Góra, 1.37.26, 150 metrów. Ostatnie finiszowe metry i wygrywa zawodnik z Zielonej Góry, Adam Kuczak, 2.09.90, na co dzień trenujący w Szkole Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. Jako jedyny łamie tutaj barierę 2 minut i 10 sekund, a za momencik seria numer 4. Rząsa, Sobota, Grychtoł, Rybiński, Czerwiński, Rajca, Wiśniewski, Przybysz, Kosiński i Oler. Wychodzimy z wody, panowie, to jednak może i łatwiej zamontować podkładki do stylu grzbietowego. No, trwa to tak naprawdę 20 sekund, to wiele nie zarobimy. Czwarty już wyścig 200-grzbietowym panów, a za momencik rywalizacja na 800 dowolnym. Oczywiście trzy najmocniejsze wyścigi w pierwszej części zawodów, a potem pozostaną nam jeszcze do rozegrania trzy kolejne. A tutaj Adam Wiśniewski rozpoczyna najszybciej na torze szóstym, 30 sekund i 84 setne.
Za chwilę 100 metrów na torze ósmym najszybciej pokonał pierwszą setkę Filip Kosiński, olimpijczyk Suwałki. 1 minuta 5 sekund i 53 setne. No i nadal Filip Kosiński, który powiększył zdecydowanie swoją przewagę na trzeciej 50. No i w tej chwili wyraźnie zawodnik z Suwałk przewodzi w czwartym wyścigu 200 metrów stylem grzbietowym. Ostatnie metry zawodnika z Suwałk wyraźnie najlepszy. Filip Kosiński 2:12:43 to rezultat zwycięzcy serii czwartej. A przed nami piąty wyścig, a więc ostatni w tej części serii rozstawianych. Skibiak, Napiecek, Moryl, Szymanowski, Kusiński, Podgórski, Mistrzak, Koleman, Sobiech i Siadek. Ruszył piąty wyścig 200 grzbietowy, a za chwilę najdłuższa konkurencja rozgrywana na zawodach w Opolu 800 metrów w wykonaniu pań, oczywiście stylem dowolnym. Ostatnie finiszowe metry piątego wyścigu 200 metrów stylem grzbietowym Anna Alan Kolman 2:17:24 wygrywa serię piątą, a przed nami 800 metrów stylem dowolnym pani, najmocniejszy wyścig. A w najmocniejszym wyścigu 800 metrów stylem dowolnym wystartują na torze 0 Aleksandra Wilczewska, Olimpia Lublin, tor pierwszy to Oliwia Rajca, UKS 190 Łódź.
Na drugim torze Ewa Jaszczuk, Kormoran Olsztyn, tor trzeci Aleksandra Knop, na torze czwartym Paulina Piechota, obie zawodniczki UKS 190 Łódź. Tor piąty Zoe Gawrońska, MKP Szczecin, nie widzimy zawodniczki na torze szóstym Julia Adamczyk, AZS UMC z Lublin. Tor siódmy to Karolina Piechota, UKS 190 Łódź, na torze ósmym Ewa Osiniak, AZS UMC z Lublin. I tor dziewiąty to Julia Baryła, MKP Szczecin. A Paulina Piechota rozpoczyna najszybciej 30:87, Aleksandra Knop ze stratą o dokładnie 25 setnych sekundy. Piechota minuta 4:54 w tym momencie po 100 metrach. Knop cały czas trzyma się blisko. Ostatnia 50 pokonana tylko nieznacznie wolniej. Ewa Jaszczuk też w niezłym tempie pokonuje te kolejne długości basenu. No i na miejscu czwartym Karolina Piechota. Ona w tym sezonie przede wszystkim stawia na wody otwarte. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w tej juniorskiej rywalizacji. W tym roku między innymi Mistrzostwa Świata Juniorów. Paulina Piechota, minuta 37:93. Rośnie ta przewaga nad Aleksandrą Knop. Piechota się rozpędza cały czas swoim tempem, szybciej od swojej klubowej koleżanki. No i zaczyna nam się tutaj stabilizować ta sytuacja. Piechota niezagrożona na miejscu pierwszym. Aleksandra Knop płynie na pozycji drugiej też z przewagą nad Ewą Jaszczuk, która z kolei może spokojnie sobie tutaj płynąć na trzeciej pozycji przed Karoliną Piechotą. No ale dobrze, ta 50 pokonana przez Ewę Jaszczuk nawet trochę zbliżyła się do Oli Knop. Już za moment pomiar czasu na 300 metrze. Dla Pauliny w tym roku sezon letni wcale nie taki łatwy, no bo przecież już wkrótce matury, podobnie jak w przypadku Julii Adamczyk, tam
A za niespełna tydzień pierwsza matura, chyba w piątek, jeżeli dobrze się orientuje Polski. O, więc trzeba też było pogodzić te treningi, przygotowania do długiego basenu z nauką. Paulina Piechota, 350 metrów, 3:51.09. Aleksandra Knop traci już ponad 3 sekundy. Oj, Ewa Jaszczuk już naprawdę blisko, 0,4, 0,45 dokładnie. Traci do Oli Knop, płynie szybciej te ostatnie 50 i za moment możemy mieć zmianę na miejscu drugim. O, już obie niemal równo, ale to tylko 14 setnych na korzyść Oli Knop. Paulina Piechota płynie na wynik poniżej 9 minut oczywiście, ale 4:57.91 w tym momencie. No, Aleksandra Knop skontrowała, zobaczyła, że tam Ewa Jaszczuk zaczęła się do niej zbliżać i teraz już zaczyna ponownie uciekać. Ale Jaszczuk tak łatwo nie odpuści. A widzi, że ma w zasięgu rywalkę, obie tutaj będą mogły się razem nakręcać, płynąć trochę szybciej dzięki temu. Paulina Piechota 500 metrów ma już za sobą, 5:31.33. No i cały czas równiutkie tempo. Ewa Jaszczuk na liście startowej z czasem zgłoszenia 9 minut 4 sekundy. Tutaj powinno się udać bez problemów poprawić ten rekord życiowy. No i to też dobry sygnał przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski. Paulina Piechota z przewagą 5 sekund nad Aleksandrą Knop. Jaszczuk jeszcze się nie poddaje. Piechota kolejne, 50 metrów pokonane w czasie mniej więcej 33,5 sekundy. Knop troszkę zwolniła na tych ostatnich 50 metrach. Powyżej 34 sekund, no i wciąż musi się zmagać z Ewą Jaszczuk. Żadna nie może tam się drugiej urwać. No i teraz przyspieszyła Aleksandra Knop, jednak dużo szybciej te ostatnie 50 metrów niż poprzednie. Zobaczymy, czy to tempo teraz już uda się utrzymać, czy znów zobaczymy 34 z przodu. O, Paulina Piechota już usłyszała gwizdek od sędziego przy swoim torze. Ostatnie 100 metrów ma zatem do pokonania, 7:45.77. No i walka o miejsce drugie, Knop i Jaszczuk. Knop teraz zaatakowała, zebrała się tutaj do finiszu. No i zobaczymy, czy to wystarczy. Paulina Piechota na ostatnim nawrocie. 8:19.53 będzie wynik, powyżej 8:50. No i będziemy mieli
a 3 rezultaty poniżej 9 minut. Wszystko na to wskazuje, ale Aleksandra Knop tym finiszem, tym 100-metrowym finiszem chyba zapewni sobie miejsce drugie. Paulina Piechota już na ostatnich metrach, jeszcze kilka mocniejszych ruchów i będzie mogła odpocząć. 8:52:15 zwycięża zawodniczka z Pabianic w tym wyścigu przed Aleksandrą Knop i Ewą Jaszczuk, która po raz pierwszy w życiu łamie barierę 9 minut. No i Karolina Piechota dopływa na miejscu czwartym, na piątym Julia Adamczyk. Oto dziewczyny, powodzenia w tym przyszłym tygodniu w zmaganiach z maturami, a my czekamy już na serię drugą. Przedostatni wyścig w tej części zawodów. O, seria druga rozpoczęta. Tor 0 Darianita, Korona Kraków. Tor 1 Julia Łysakowska, ZSU MCS Lublin. Dalej Tatiana Dąbrowska i Klaudia Skibiak ze 190 Łódź. Weronika Margula, MKP Szczecin. Justyna Pisarek, Unia Oświęcim. Hanna Bakuniak, MKP Szczecin. Barbara Pawłowska, 190 Łódź. Maria Kuchta, dwójka Tczew. I Paulina Neubauer, kolejna zawodniczka tczewskiej dwójki na torze dziewiątym. Oj, przypominam jeszcze raz, wielka prośba do osoby, która posiada roller Pauli Żukowskiej, żeby ten roller tutaj do nas, do stolika speakera, do stolika speakerów donieść. Czarny roller należący do Pauli Żukowskiej. A Klaudia Skibiak, minuta 6:87 po pierwszych 100 metrach, Weronika Margula i Hanna Bakuniak z niewielką stratą. Drugi wyścig, 800 metrów stylem dowolnym, na razie wyrównana stawka zawodniczek, trójka, czwórka blisko siebie, Klaudia Skibiak, UKS 190 Łódź na torze trzecim. W tej chwili nieznacznie na prowadzeniu. Weronika Margula, 2:16:63, pierwsze 200 metrów.
Za chwilę 300 metrów będzie za zawodniczkami. Tor czwarty to Weronika Margula, zawodniczka MKP Szczecin. W tej chwili pół długości ciała przewagi. 3 minuty 29 sekund, nie, przepraszam, 3:26:46 to rezultat Marguli po 300 metrach. Połowa wyścigu drugiej serii na 800 dowolnym, 4:36:36 Weronika Margula. Pięćset metrów, 5:46:03, z coraz większą przewagą Weronika Margula z każdą pięćdziesiątką wyraźniej na prowadzeniu zawodniczka MKP Szczecin. Dwieście metrów do mety, Weronika Margula na torze czwartym, zawodniczka MKP Szczecin, 6:56:24. Julia Łysakowska, AZS Lublin na miejscu drugim. Gwizdek oznajmiający, że do zakończenia rywalizacji pozostały dwie długości pływalni. Weronika Margula
Wyraźnie na prowadzeniu Julia Łysakowska, także dość wyraźnie na miejscu drugim, a trzecia w tej chwili Klaudia Skibiak. Ostatnie metry Weroniki Marguli, wygrywa zawodniczka MKP Szczecin drugą serię 800 metrów stylem dowolnym, 9 minut 15 sekund i 47 setnych. 9:20 Łysakowska, 9:22 Klaudia Skibiak. O, bardzo istotny komunikat do właścicieli kolejnych trzech samochodów. Seat Altea o numerach rejestracyjnych SWD 23820, Volkswagen Passat o numerach rejestracyjnych EL098XH oraz Toyota Auris o numerach rejestracyjnych SH80160. Właścicieli tych samochodów, bardzo proszę o natychmiastowe przestawienie swoich aut, bo policja już na miejscu. A jeszcze raz może więc przeczytam te numery rejestracyjne poszczególnych samochodów. Seat Altea SWD 23820, Volkswagen Passat EL098XH oraz Toyota Auris SH80160. Zapraszamy oczywiście na jednej nocy do samochodu, bo tam pan policjant już nas tutaj straszył. Trzeba przestawić szybciutko. A tutaj Dominika Kosińska, 1 minuta 8 sekund i 95 setnych na prowadzeniu po pierwszych 100 metrach zawodniczka ZS-u AWF-u Katowice. Za chwilę będzie 200 metrów, a więc 1/4 wyścigu. Dominika Kosińska, tor czwarty, obok niej na trzecim torze pływa Agata Miciak ze Słowianki Gorzów i Milena Pogoń z Dąbrowy Górniczej na torze numer 5. 2 minuty 20 sekund i 13 setnych Dominika Kosińska.
Coraz wyraźniej Dominika Kosińska na prowadzeniu. Zawodniczka ZSU Katowice trenująca w Oświęcimiu w tej chwili. 300 metrów za nią, 3:30 i 71 setnych. Jeszcze raz poprosimy właścicieli samochodów Seat Altea, numerze rejestracyjnym SWD 23820 oraz Volkswagen Passat EL 098XH i Toyota Auris SH80160 o pilne zgłoszenie się do swoich samochodów, bo no, policja już tam wyciąga rzeczy do odkolowania pojazdów, a jak wiemy, no tutaj troszkę to kosztuje, nie tylko tutaj, no wszędzie. Jeszcze są szanse cały czas się uratować. SWD to Wodzisław, tak, ze Śląska, EL to Łódź, SH to Chorzów, województwo śląskie również. 4:41:04 Dominika Kosińska. Na półmetku zawodniczka ZSU Katowice, każdą setkę minutę 10 z ułamkami, równe tempo. No i myślę, że tutaj nikt już nie odbierze zwycięstwa tej zawodnicy, pomimo iż do mety jeszcze kawał drogi, bo 360 metrów. No i tempo jeszcze lepsze, poniżej 35 sekund teraz już Dominika Kosińska tą kolejną 50-kę popłynęła. Metrów Dominiki Kosińskiej to 5 minuty 51 sekund i 49 setnych. No i za chwilę gwizdki, 100 metrów do mety pozostanie Dominice Kosińskiej, która od samego startu tutaj prowadzi, z każdą 50-ką powiększa swoją przewagę. A 700 metrów pokonała w 8 minut, 13 sekund i 99 setnych.
No i dobrze finiszująca Dominika Kosińska zbliża się do mety jeszcze. Tradycyjnie zresztą dużo energii na ostatnich metrach zachowała ta zawodniczka. Ustanawia nowy rekord życiowy, 9 minut 21 sekund i 89 setnych. To rezultat Dominiki Kosińskiej, która wygrywa trzecią serię 800 dowolnym. A my powracamy do rywalizacji, od której zaczęliśmy niedzielny poranek w Opolu. 200 dowolnym pań. Na starcie seria szósta. Janik, Maciuszek, Ciogradzik, Tomoń, Chmielewska, Prochownik, Brzozowska, Cygan, Krupa i Piepiórka.